Proszę Państwa, tak jak zawsze i powiedziałem, nasza sesja jest nagrywana. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy otwieram 29. sesję Rady Gminy Sokocin 7. kadencji samorządu gminy. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, to stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. Witam serdecznie Państwa radnych. Witam Państwa sołtysów, Pana Andrzeja Armatowskiego, wójta gminy Sokocin. Witam Pana Piotra Żdźbłowskiego z Kancelarii Aktów Prawnych. Witam dyrektorów szkół z terenu gminy Sochocin. Witam pana Artura Półgrabskiego, prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego. Kierowników jednostek organizacyjnych z terenu gminy Sochocin. Witam pana Jana Antonowicza, przedstawiciela Izby Izb Rolniczych. I również pana Jana Kotłowskiego. Witam pana Zbigniewa Sadowskiego, naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. Witam pana Adama Gronisza z Meritum Kompetencje z Warszawy. Witam również panią Elżbietę Krawrze, sekretarza gminy, panią Marzannę Kucharzak, skarbnika gminy, kierowników wydziałów wraz z pracownikami Urzędu Gminy Sochocin. Mam również zaszczyt powitać przedstawicieli lokalnych mediów. Proszę Państwa, tu jest pani, która chciała zabrać głos, pani Luszkiewicz. Bardzo prosimy, żeby pani chciała wcześniej zabrać głos tutaj. Proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję panu wójtowi w swoim imieniu, że ma tak dobre serce, że zlitował się i zrobił nam wjazd, bo po męża przyjeżdża karetka 3 razy w tygodniu i wraca o 11 po 12 w nocy. Musiałam spać na drodze na deszczyk na zimnie. Nie można było wejść do podwórka. Bardzo panu wójtowi dziękuję. Serdecznie dziękuję. Ja dziękuję. Robię tylko to, co do mnie należy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za dobrze. Dziękujemy pani bardzo. Do widzenia. Państwo, przystępujemy do realizacji punktu 2. Przyjęcie porządku obrad. Państwo radni otrzymali materiał porządek obrad na dzisiejszą sesję. Czy w związku z porządkiem obrad są jakieś pytania? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjął porządek na 29. sesję Rady Gminy Sochocin. Jedno proszę. Przechodzimy do punktu 3. Porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 27. sesji Rady Gminy Sochocin, odbytej 31 sierpnia 2017 roku. Czy w związku z tym porządkiem są jakieś pytania? Protokołem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęcie protokołu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła protokół z 27. sesji Rady Gminy jednogłośnie. Przechodzimy zatem do punktu 4. porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 28. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 12 października 2017 roku. Czy w sprawie protokołu poprzedniej sesji są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół 28. sesji Rady Gminy został przyjęty.
Przechodzimy zatem do punktu 5 porządku obrad. Informacje pana wójta o działaniach międzysesyjnych. Bardzo proszę pana wójta o przedstawienie bieżących informacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Paradysantysi, Szanowni Państwo. Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia oraz na sesji nadzwyczajnej w dniu 12 października zostały przekazane do organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do komórek merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji. W okresie od 1 września do 30 października bieżącego roku wydałem 7 zarządzeń dotyczących spraw finansowych i organizacyjnych. W ramach bieżących zadań gminy w miesiącu wrześniu i październiku wykonano. W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendia szkolne do 15 września przyjmowane były wnioski w sprawie wyżej wymienionej pomocy. Wpłynęło 96 wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Rozliczenie oraz wypłata świadczenia potrwa do 15 grudnia. Planowany koszt zadania to 40 320 zł. W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego poziomu wody na rzece Krab w Sokocinie dnia 12 października bieżącego roku wydałem zarządzenie o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego. W związku z powyższym w godzinach pracy urzędu dyżur w gminnym punkcie kontaktowym pełnili pracownicy urzędu gminy. Poza godzinami pracy urzędu telefoniczny dyżur pełniłem osobiście oraz pani Katarzyna Jasińska, członek gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. W czasie trwania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy realizowane były zadania ujęte w planie ochrony przed powodzią. Monitorowany był stan wody 2 razy dziennie. Przygotowane były siły i środki do ewentualnych działań. Informacje o podjętych działaniach oraz bieżącej sytuacji przekazywane były do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. We wrześniu bieżącego roku została rozliczona 2 rata podatku od środków transportowych. Rozliczona została również 3 rata podatków lokalnych, leśnego, rolnego i od nieruchomości, zbierana przez Państwa sołtysów, którym dziękuję za sprawne wykonywanie zadań inkasentów. W październiku bieżącego roku rolnicy posiadający grunty rolne na terenie gminy Sochocin otrzymali zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski złożyło 256 rolników na łączną kwotę 156 563 zł. W związku z analizą przygotowaną przez niezależny zespół urbanistyczny w Otrębusach, przedstawioną doraźnej komisji do spraw analiz studium, pan Stanisław Korpanty naniósł poprawki, co wiąże się z koniecznością ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium. Po okresie wyłożenia niezwłocznie zostanie podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia studium. We wrześniu i w październiku wykonano prace związane z utrzymaniem dróg gminnych. Wyrównano nawierzchnię dróg gminnych w miejscowościach Baraki, Budy Gutarzewskie, Drożdżyn, Kondrajec, Milewo, Niewitwa, Pruszkowo, Ślepowrony, Żelechy, w Sochocinie na ulicach Zakościennej, Wolności, Kościuszki, Płaskiego. Dożwirowano drogi. Drożdżyn, Kołoząb, długość 210 metrów bieżących. Baraki, długość 110 metrów bieżących. W Sochocinie przedłużenie ulicy Magazynowej za drogą krajową numer 50 o długości 450 metrów bieżących. Uzupełniono masą bitumiczną ubytki powstałe w nawierzchni asfaltowej ulic Magazynowej i Sienkiewicza w Sochocinie. Uzupełniono destruktem powstałe ubytki w nawierzchni asfaltowej Milewi. Częściowo uzupełniono tłuczniem zjazd drogi relacji Smardzewo-Sarpiewo. Ułożono przepusty i częściowo wyregulowano rowy w drogach gminnych w Pruszkowie i Koliszewie.
Ustawiono oznakowanie drenowe w pasie drogi gminnej relacji Utarzewo pod Smarzewem. Ponadto zlecono do realizacji remont uszkodzonego przepustu w miejscowości Żelechy i ustawienie drogowych barierek ochronnych w miejscowości Niewitla. W ramach funduszu sołeckiego częściowo dożwirowano nawierzchnię drogi gminnej w miejscowości Niewitla o długości 120 metrów bieżących. Zlecono wykonanie piłkochwytów na placu zabaw w miejscowości Dziwowice. Opłacono koszty zużytej energii, oświetlenia ulicznego w Bielach i Gromadzynie. Opłacono montaż lamp oświetlenia ulicznego w Barakach, Niewitli i Wrzach. Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Utarzewie oraz wymieniono drzwi wejściowe. Zamontowano zjazd linowy na placu zabaw w Wycinkach. Zamontowano siłownię zewnętrzną oraz elementy małej architektury w Sochocinie. W omawianym okresie zakończone zostały przebudowy dróg gminnych. Przebudowa dróg gminnych relacji Utarzewo pod Smarzewo i Smarzewo to zadanie omawiałem Państwu na sesji sierpniowej. We wrześniu złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla etapu drugiego. Wartość kosztów dotacji 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zakończona została przebudowa ulic Kwiatowej i Sucharskiego w Sochocinie. Zakres inwestycji obejmował profilowanie i zagęszczenie podłoża pod podstawy konstrukcyjne na wierzchni długości 412 metrów i szerokości 1,6 m. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych składająca się z dwóch warstw. Warstwy ścieralnej o grubości 4 cm i wiążącej o grubości również 4 cm. Ponadto dokonano regulacji pionowych studzienek dla urządzeń podziemnych oraz regulacji pionowych zaworu. Inwestycja wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka ZO z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Koszt zadania 216 892 zł. Zadanie jest w trakcie odbioru. Zakończona została również przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec. Zakres inwestycji obejmował przebudowę nawierzchni drogi gminnej polegającą na wymianie istniejącej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na długości 800 metrów, szerokości 4,5 metra. W zakres robót wchodziły roboty pomiarowe, profilowanie istniejącej nawierzchni, ścięcie darniny na poboczach drogi, wykonano podbudowę skruszywa łamanego, wykonano nawierzchnię jezdni warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonano nawierzchnię poboczy z podpółki żwirowej, zamontowano oznakowanie pionowe. Wykonawcą zadania jest konsorcjum LIDER COPTRANS, partner Zakład Usługowy Handlowy COPTRANS z siedzibą w Ciechanowie. Koszt zadania 173 528 zł. Inwestycja jest w trakcie odbioru. W trakcie realizacji jest również przebudowa drogi gminnej relacji Szepowron-Niewikla. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 metra, o obustronnych poboczach skruszywa łamanego po 0,75 metra na drodze o długości 1 km 249 metrów. W zakres robót wchodzą wykonanie podbudowy skruszywa łamanego o grubości 8 cm, nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm. Wykonanie pobocze skruszywa łamanego, grubość 8 cm. Na włączeniu drogi powiatowej oraz na skrzyżowaniach dróg gminnych wykonano przepustę. Wykonano oznakowanie pionowe, znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo-Handlowy Sebut, siedziba w Ciechanowie. Koszt zadania 449 944 zł. Uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego na zadanie nasza gmina otrzymała dotację w wysokości 150 tysięcy, o którym mówiłem już na sesji sierpniowej. Szanowni Państwo, jeszcze
jest w trakcie realizacji przebudowa dróg gminnej w miejscowości Kępa. Wszystko przez warunki atmosferyczne. Deszcze padają, padają i nie można wejść na drogę. W błoto nie za bardzo można wejść, zrobić podłoża i nie robić, nie można asfaltu też kłaść, bo to mijałoby się z celem. Zakres inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kępa obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową stłucznia kamiennego na odcinku drogi o długości 1 705 m, szerokość 4,5 metra. W zakres robót wchodzą roboty pomiarowe, profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy skruszywu łamanego, wykonanie nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie nawierzchni poboczy z pospółki żwirowej. Wykonawcą inwestycji Zakład Usługowo-Handlowy Sebut, siedziba w Ciechanowie. Koszt zadania 309 995 zł. Inwestycja w trakcie realizacji po skończeniu asfaltowania drogi Niewikła się Powrony. Dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem realizacji tego zadania i po tym poniedzieli firma Sebut wejść do Kępy. W trakcie przygotowania jest również dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadania dotyczące przebudowy dróg gminnych, Żelechy, Milewo i Drożdże. Rozpoczęły się, a niektóre dobiegają końca zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Rozpoczęły się prace w publicznym zespole szkół i przedszkoli samorządowych w Sochocinie w ramach zadania o nazwie Rozwój Szkolnej Infrastruktury Sportowej Gminy Sochocin. Obecnie wykonano już podłogi, zaplecza hali sportowej i montaż zaplecza sanitarnego. Koszt robót wyniósł 13 506 zł. Pracę wykonała firma Akkora, biuro handlowe z Warszawy. Rozpoczął się remont podłóg hali sportowej. Wykonawcą robót jest firma Flexplor, spółka cywilna z Olsztyna. Wartość umowy wynosi 264 623 zł. Termin wykonania prac 30 listopada bieżącego roku. Na realizację zadania otrzymamy dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 625 500 zł. Wartość realizacji zadania 1 269 950 zł. To również przedstawiłem na sesji sierpniowej. Zadanie obejmuje wszystkie szkoły z terenu gminy Sochocin. Poszczególne etapy inwestycji będą realizowane do roku 2019. Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz montaż siłowni zewnętrznej przy publicznym zespole szkół i przedszkoli samorządowych w Sochocinie. Rok 2018. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Koło Zębiu. Rok 2018. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Smardzewie. Rok 2019. Zakończyło się zadanie pod nazwą poprawa jakości powietrza na terenie gminy Sochocin, ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni, etap pierwszy. Dnia 22-26 września przeprowadzono komisyjny odbiór prac montażowych. W projekcie wzięło udział 9 beneficjentów. Wykonawcami prac byli firma Montaż Systemów Drzewczych Termapol Krzysztof Froncza z siedzibą w Szerominku i firma Romex Grupa SPS Roman Szumański z siedzibą w Płońsku. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina Sochocin otrzymała promesę dofinansowania zadania w formie dotacji w wysokości 57 659 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 108 928 zł. Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sochocin, etap drugi. Realizacja tego zadania według umowy kończy się w dniu dzisiejszym. Kwota udzielonej dotacji wynosi 26 077 zł, wkład własny 4602 zł. Kwota dotacji jest mniejsza od pierwotnej 50
1 172 zł w związku z rozstrzygnięciem z rozstrzygniętym zapytaniem ofertowym, które wygrała firma Renovo Spółka Cywilna z Łodzi oraz rezygnacją części beneficjentów z programu. Najważniejsze działania podejmowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to od 1 sierpnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokocinie można było składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ oraz o zasiłku i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy rok 2017-2018. Proces weryfikacji wniosków i wydawania decyzji jest już praktycznie zakończony. Zgodnie z zestawieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dzień 15 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokocinie wydał 79% decyzji, zajął tym drugie miejsce w województwie mazowieckim na 314 gmin. Na dzień 6 października wydano 99% decyzji. Gwarantuje to ciągłość wypłat dla rodzin w miesiącu październiku. Od miesiąca września pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydają żywność osobom najbardziej potrzebującym. Z takiej formy pomocy korzysta 320 osób. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokocinie zwracają się z apelem do mieszkańców gminy Sokocin o wrażliwość i troskę o tych, którzy nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków w obliczu nadchodzącego okresu zimowego. Szczególnej uwagi w okresie jesienno-zimowym wymagają osoby starsze, samotne, pozbawione możliwości samodzielnego zapewnienia opału na zimę oraz osoby bezdomne. Prosimy o zgłaszanie do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie informacji o miejscach, w których przebywają osoby bezdomne i wymagające pomocy. Wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą. Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie w ramach projektu Sochocin gminą otwartą na pomysły kulturalne mieszkańców finansowanego ze środków programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury plus Inicjatywy Lokalne 2017 organizował warsztaty fotograficzne pod nazwą Urokliwe Zakątki Gminy Sochocin oraz warsztaty muzyczne na folkową nutę. Orkiestra Dęta Sochocin uświetliła swoją grą uroczystości z okazji dożynek parafialno-gminnych w Baboszewie 10 września, 17 września, uroczystości parafialne w Kościele Świętego Jana Chrzciciela w Sochocinie oraz 27 września uroczystości stulecia śmierci doktora Leona Rutkowskiego, wielkiego pomieszczanina. Natomiast zespół James B. & Friends uświetnił swoim występem uroczystości w Płońsku z okazji 12 dni patrona miasta Płońsk, świętego Michała Archanioła. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiłem Państwu najważniejsze zadania realizowane w okresie międzysesyjnym. Codzienne prace wykonujemy bieżące zadania gminy i świadczymy usługi dla mieszkańców. W przypadku pytań, szczegółowych informacji czy uwag zapraszam Państwa do urzędu. Szanowni Państwo, w październiku do wójta gminy oraz przewodniczącego Rady Gminy wpłynęły pisma od przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku dotyczące stanowiska Rady Powiatu w Otwocku w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego. Rezolucja Rady Miejskiej w Gostyninie dotycząca również projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego. Pismo pana dyrektora szpitala w Płońsku w sprawie badań mammograficznych dla kobiet. Z powyższymi pismami można się zapoznać w Urzędzie Gminy. Są również umieszczone na stronie internetowej www.sochocin.pl. Dziękuję. Szanowni Państwo, jestem gminy. Jeszcze Państwu taką informację. Otóż w tym miesiącu złożyłem wniosek do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej imienia Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy. Ten wniosek jest jednocześnie umową o wydanie dopuszczenia i zmianę zakresu wydanie dopuszczenia samochodu średniego specjalnego, samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MANA. Czekamy teraz na pismo z NBOP. Tam będzie
wiele punktów, które trzeba będzie wypełnić. Trwało to tak długo, dlatego że musieliśmy zdobyć bardzo ważne pismo dla samochodu, którym jest homologacja. Udało nam się to w sprawie załatwić i na podstawie tego będzie przeprowadzone te badanie i wydany certyfikat. Samo oczekiwanie około 6 tygodni od chwili wprowadzenia samochodu na parking cen BOP, drugie 6 tygodni będzie badanie. To było tyle ode mnie. Jeszcze na chwilę, przepraszam panie przewodniczący, chciałbym jeszcze poprosić pana Zbigniewa Sadowskiego, naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Pomorzu Starostwie, żeby nam wyjaśnił wszystkim pewne rzeczy, dlaczego w Sochocinie nie możemy mieć placu zabaw nad KRON. Byliśmy z grupą radnych pana naczelnika i obiecał, że przyjedzie i przyjedzie, więc chcę, żebyście to wszyscy wysłuchali. Dziękuję bardzo. Ja witam pana radnego powiatu Gdańskiego, Leonarda Mielewskiego. Do teraz do później nie mamy dostępnych. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Panie wójcie, wysoka rado, dziękuję za zaproszenie. Na początku się przedstawię, nazywam się Zbigniew Sadowski, naczelnik Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Płońsku. Przyjechałem na zaproszenie pana wójta, gdyż prosił właśnie, żeby wyjaśnić odnośnie budowy siłowni i placu na działce 464 w Sochocinie. Z przykrością muszę stwierdzić i też tu w stosownym czasie pan wójt dostał decyzję sprzeciwu na wykonanie takiej budowy, gdyż ta działka położona jest według państwa planu przyjętego w 2005 roku na terenie oznaczonym symbolem ZN i oznacza to, że jest to zieleń nieurządzona, nieużytki porośnięte samosiewami stanowiące nisze ekologiczne. Pozostawia się w stanie naturalnym, wyłączając je spod zabudowy. Ponadto przedmiotowa działka, jak i prawie cała gmina państwa Sochocin położona jest w obszarze chronionego krajobrazu, na Sochocińskim obszarze, a sama działka położona jest w linii 100 metrów od brzegu rzeki. To też dodatkowo jest zakaz zabudowy, gdyż w linii brzegowej 100 metrów od rzeki w obszarze chronionego krajobrazu jest jakikolwiek zakaz wykonywania budowy z wyłączeniem racjonalnej gospodarki rolnej i rybackiej. Trzecim punktem, który powoduje, że nie można wykonać tu budowy, jest też zakaz w postaci terenu zalewowego. W 2016 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wydał mapy zagrożenia powodziowego i ten teren jest objęty takim zagrożeniem, gdzie w tym terenie też jest zakaz wykonywania jakiejkolwiek budowy. Także z przykrością muszę państwu stwierdzić, ale w tym terenie no, na dzień dzisiejszy takie budowy nie mogą zostać wykonane. Jeżeli jakieś pytania, to słucham, udzielę odpowiedzi. Co, z panią? Proszę bardzo. Chciałem się zapytać, ponieważ widziałem w Płońsku, jest siłownia taka właśnie zewnętrzna. W Płońsku to wolno. I ona jest dosyć blisko pobudowana, tu przed Manhattanem. Nie wiem, czy tam jest 100 metrów od rzeki i z pewnością jest to teren zalewowy, ponieważ kiedyś widziałem, nawet był zalany w roku śmierci papieża, w 2005 był zalany, a teraz stoi tam siłownia, ludzie tam ćwiczą, można to było zrobić? Dobrze, proszę pana. To, że faktycznie teren jest zalany, czy nie jest zalany, ja państwa rozumiem, tylko że mamy przepisy i określone są tereny na mapach, na tak zwanej stronie ISOK i tam można sobie podejrzeć, które są tereny zalewowe i z tego, co kojarzę, miasto Płońsk jest też w nadwyszańskim obszarze chronionego krajobrazu. I plan Płońska przy tamtych terenach, z tego to kojarzę, bo tam jest kilka planów dla każdego terenu inny, ale tam plany też dopuszczają zabudowę taką rekreacyjną, typu jakieś tam ławki, ścieżki rowerowe, a tu u państwa jest no ewidentne zagadnienie. Tak, 2005 rok. Tak, proszę bardzo. Są takie turystyczne, ja już nie raz o tym mówiłem, zapisy, że tak gmina po prostu się pewnie powinna no rozwijać, tylko zostaje wsteczna, nic nie chce, jest cały problem narastający, bo to dopiero teraz widać te problemy, które my nie możemy rozwiązać, bo każdy myśli, że to od razu zależy od pana wójta, to nie zależy. Tak, proszę państwa, no już cytowałem jeszcze raz, zacytuję tekst planu. Pozostawia się w stanie naturalnym, wyłączając je spod zabudowy. Czy to jest taka
rekreacyjne, czy to jest siłownia, to jest budowla? To jest budowla. Każdy fundament pod urządzenia obiektu jest budowlą i albo jest zwolniony, w tym przypadku jest zwolniony z uzyskania pozwolenia, bo to są urządzenia rekreacyjne, obiekty małej architektury. Można je wykonać na zgłoszenie. Nie ma więcej pytań? Dziękujemy panu bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze? Przepraszam. Proszę bardzo, może się pan odniesie, no, może akurat... Może w jaki sposób przynajmniej? W jaki sposób oni w zapisie... Bliżej, panie radny. Bo my w zapisie nowego studium zrobiliśmy taki zapis, żeby umożliwić takie usadowienie tych obiektów małej architektury. I to się mieści w tym, tylko... Ten teren? Nie, teraz to się... Dopiero w projekcie, dopiero w przyszłości, jeśli to przejdzie i tak dalej, plan się zmieni, no to jest daleka droga. Tak, proszę pana, no co na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tak. Pierwsza zmiana to jest studium, tak jak państwo tu mówicie. Kolejna zmiana musi być planu zagospodarowania przestrzennego. Jest duża niewiadoma, bo szykują dużą zmianę prawa budowlanego i w ogóle ma być wprowadzony kodeks budowlany etapowo, to być tak. Pierwszy projekt teraz jest naprawdę dużo zmian, nas czeka, nie wiem jak to będzie wyglądało. Kolejny jeszcze problem to jest tu Nadrzańskie Obszar Chronionego Krajobrazu, gdzie też to rozporządzenie akurat podlega zmianie, nie wiem, czy już zostało to przez Zarząd Województwa uchwalone, czy nie. Jakie te zmiany będą, czy to dopuszczą, no trudno mi na dzień dzisiejszy powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Do widzenia. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawozdanów i egzaminów. Proszę państwa, jak zawsze dostaliście państwo radni materiały, dostaliście sprawozdania szczegółowe, i myślę, że państwo dyrektorzy tutaj są na miejscu. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, do któryś z panów, z pań i pana dyrektora pytanie, proszę bardzo. I będziemy po prostu tak jak już któryś raz powielać tego, co już jest w dokumentach. Czy ktoś chciał to sobie przeczytał. Czy są jakieś pytania do państwa dyrektorów? Proszę bardzo. Może ja. Proszę bardzo, panie radny. Pytanie do pani dyrektor, bo tam w holu tej szkoły jest ta wystawa o II wojnie światowej. Czy tam się odbywają jakieś lekcje, bo młodzież tak sobie przechodzi, to tak przechodzi. Nikt na to specjalnie uwagi nie zwraca. A już odeszła. To znaczy, ja tu chciałam, żeby wszystkie jakieś. Proszę bardzo, pani weźmie może mikrofon. To chciałam przede wszystkim podziękować panu tutaj Milewskiemu, dzięki któremu wystawy trafiły do naszych szkół. Powiem tak, lekcje były zorganizowane, ja miałam krótką wystawę, miałam tylko 2 dni, ale wszyscy uczniowie się zapoznali. Nie wiem jak pani dyrektor, więc oddaję głos. Zupełnie podobnie, również uczniowie mieli możliwość zapoznania się z nauczycielem, w obecności nauczyciela z wystawą. Jednocześnie też dziękuję panu radnemu Milewskiemu, ponieważ to już druga wystawa, jaką mieliśmy w szkole dzięki uprzejmości pana radnego i zaplanowane mamy kolejne, mamy rok niepodległej, także będziemy dalej w tej sprawie współpracować. Dziękuję serdecznie. My również jako radni dziękujemy panu. Rozumiem, nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy Sochodzi. Państwo radni otrzymali materiały szczegółowe informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych złożonych do 30 kwietnia 2017 roku. Według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wszyscy państwo złożyli oświadczenia w terminie. Po szczegółowej analizie i weryfikacji oświadczeń Urząd Skarbowy nie stwierdził większych nieprawidłowości. Radni, u których stwierdzono nieprawidłowości, zostali poinformowani pismem w celu uwzględnienia tych nieprawidłowości przy kolejnym wypełnianiu oświadczeń majątkowych. Także państwo radni otrzymaliście taką informację, kto tam coś tam, taki drobny, były takie uchybienia. Także proszę o następnym oświadczeniu wypełnić coś poprawnie, żeby nie było jakoś tam. Także to było w ramach informacji. Proszę państwa, przystępujemy do realizacji punktu 8. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne. Proszę
Proszę pana wójta o przedstawienie jeżeli informacji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Oświadczenie o swoim stanie majątkowym na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, czyli 2016, wraz z kopią zeznania wysokości swojego dochodu w roku podatkowym za rok 2016 w dwóch egzemplarzach w terminie do 30 kwietnia złożyły następujące osoby. Wójt gminy, sekretarz gminy pani Elżbieta Krause, skarbnik gminy pani Marzanna Kucharzak, kierownik Wydziału Kadr Oświaty i Spraw Organizacyjnych pani Agnieszka Wiśniewska, dyrektor publicznego zespołu szkół przedszkoli samorządowych w Sochocinie pani Beata Grabarczyk-Tomaszewicz, dyrektor szkoły podstawowej w Kołozębiu pani Małgorzata Tomaszek, dyrektor szkoły podstawowej w Smarzewie pan Andrzej Kozera, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie pani Joanna Załęcka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie pan Kryspin Kadej, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie pani Mirosława Kalińska, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pani Barbara Soćko-Ruszkowska, zastępca skarbnika gminy pani Monika Stępkowska-Smardzewska, kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego pan Jan Załęcki, prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka ZOO pan Grzegorz Piotr Lewańczuk, inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie pani Katarzyna Warchoł. Na podstawie artykułu 24 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania wysokości osiągniętego dochodu z wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni jego korektą składają w tych egzemplarzach wójt wojewodzie, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba wydająca decyzje administracyjne gminy wójta, wójtowi. Oświadczenia majątkowe są poddane analizie przez osoby uprawnione do ich przyjmowania. Jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania wysokości o wysokości swojego dochodu w roku kalendarzowym pracowników zobowiązanych do ich złożenia przekazano do Urzędu Skarbowego w Płońsku. W wyniku analizy stwierdzono, oświadczenia majątkowe dotyczą majątku odrębnego pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia, a także majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do ich złożenia ujawnili dane o zasobach pieniężnych, dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia, mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. Pracownicy samorządowi zobowiązani do złożenia oświadczeń określonych, które składniki mają spore. Dochody i zobowiązania należą do składającego oświadczenia, które są objęte małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia są jawne z włączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane na stronie www.sochocin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Oświadczenia majątkowe są przechowywane przez 6 lat w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Sochocin. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowym terminie. Podczas analizy stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych pracowników. W związku z powyższym pracownicy zostali poinformowani celem uzupełnienia i prawidłowego wypełnienia kolejnych oświadczeń majątkowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Dziękuję panu wójtowi. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. Punktem 9 jest dyskusja. Zapraszam państwa radnych do dyskusji.
Proszę, panie radny. Panie przewodniczący, wysoka rado. Ja tutaj chciałem się króciutko odnieść tylko do informacji podanej przez pana wójta i no, wyrazić swoje zadowolenie, że doszło do pewnego, w pewnym sensie do porozumienia z zarządem jednostki SP Sochocin, jak i pewnie gminnym odnośnie tego samochodu. Rozmawiałem i z panem prezesem i był on, że tak powiem, zadowolony po rozmowach, wreszcie po rozmowach z panem wójtem. Cieszymy się, że ubiegacie się państwo o ten certyfikat i zarówno oni, jak i my po prostu kibicujemy teraz już tej sytuacji. Mam nadzieję, że ten certyfikat, ten samochód zostanie, otrzyma i zostanie włączony do podziału. I to w tym sensie pamiętam ta dyskusja, była również tutaj do pana przewodniczącego zwracam się, że nie było sytuacji takiej, że ktoś tego samochodu nie chciał. Po prostu nie chciał w takiej formie, jak on był przedstawiany. A teraz jak najbardziej 100% osób zaangażowanych w tą sprawę kibicuje pozytywnemu zakończeniu tej sytuacji. Dziękuję. Ja też pani radny jestem zadowolony, że tak się stało i oczekuję, że wreszcie zakończy się. Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że chyba nie taki diabeł straszny, jak go malują. Byliśmy na spotkaniu tam, zostaliśmy pozytywnie przyjęci przez panów z tego ośrodka. I nawiązaliśmy kontakt z zastępcą kierownika laboratorium. No i słuchajcie, usłyszałem próbka do badania. Dla mnie próbka to jest coś małego. Z racji zawodu. A tu próbka, samochód ciężarowy mam, to jest próbka. No i to, co powiedzieli, tak. Najważniejsza sprawa to było załatwić tą homologację, no znaleźć gdzieś to, bo to samochód 2002 rok. No ale dzięki upartości pani Kasi Jasińskiej i dobroci serca ludzi udało się tą homologację od MAN-a uzyskać. Na tej podstawie właśnie będą przeprowadzane te badania jako wozu ratowniczo-gaśniczego specjalnego. Dziękuję. No czas, będziemy musieli trochę poczekać na to. Dziękuję bardzo. Proszę, panie radny. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie wójcie. Na sesji sierpniowej zadał mi pan pytanie, czy 100% sprzętu pożarniczego posiada certyfikat. Właśnie, nie posiada. W Polsce już było kilka wypadków. Jeden był bardzo tragiczny, gdzie strażak miał niecertyfikowany hełm na głowie. Niestety ubezpieczenie zostało mu niewypłacone. I to, co mówiłem, że brokerzy bardzo fajnie przedstawiają nam umowy, szybko podpisują, biorą pieniążki. Niestety oni nie mają pełnych informacji. Jeżeli chodzi o ten samochód, naprawdę trzeba było zacząć właśnie od tego. Tak jak pan wójt powiedział, nie jest taki diabeł straszny, jak go malują. Dodam tylko, że na powiecie płońskim w tym roku miał już dwa wypadki samochodów pożarniczych. Nie będę wchodził w szczegóły. Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało. Dziękuję. Nie widzę. Może jeszcze bym się odniósł do wypowiedzi pana radnego Krzysztofa z poprzedniej sesji odnośnie tej pompy. Dowiedziałem się, że tam instalacja jakaś jest wadliwa i co roku jest pompa wymieniana, albo wymieniana pompa, albo robiony robót kapitalny. Dlatego tak to się dzieje. Teraz mamy nowego prezesa, który taki chętny do pracy, obiecał, że pomoże, coś tam zobaczy. Może jakąś inną pompę wymajcie, która będzie mogła pracować w warunkach szkodliwych dla zdrowia, czyli w warunkach wodnych. To tyle do tej odpowiedzi moje. Dzięki. Dziękuję. Państwa, zamykam dyskusję. Dziękuję państwu za wzięcie udział w dyskusji. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Podjęcie uchwał. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sochocin. Proszę panu skarbnika o omówienie projektu uchwały. Przewodniczący, może się od razu odniosą do następnej uchwały w sprawie zmiany? Tak, jeżeli mogę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w przedstawionych projektach uchwał dokonano następujących zmian. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 42 147 zł i 18 groszy. W dziale 600 zmniejszono dochody z tytułu dotacji o kwotę 4531 zł
na planowaną realizację projektu przebudowa dróg gminnych relacji Butarzewo-Podsmartewo i Smartewo zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie. W dziale 750 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 12 284 zł na realizację zadań zleconych. W dziale 756 zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30 tysięcy. Zwiększono wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej o kwotę 600 zł. Oraz zwiększono dochody o kwotę 3794,18 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększeń dokonano w związku z wyższymi wykonaniami zaplanowanych dochodów. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 107 852,82 zł. W dziale 600 zmniejszono wydatki na zaplanowaną realizację projektu przebudowa dróg gminnych relacji Butarzewo-Podsmardzewo i Smartewo o kwotę 7121,70 zł. W dziale 600, rozdział 611, drogi publiczne krajowe, zwiększono wydatki o kwotę 15 000 zł. Na wykonanie projektu zadania pod nazwą poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 50. W dziale 754 zmniejszono wydatki o kwotę 25 000 zł na zakup i wyposażenie samochodu pożarniczego. Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu gminy o kwotę 150 000 zł. Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia funduszów sołeckich w niektórych sołectwach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę o dwóch uchwał. Nie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sochocin? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Wierzę, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2017 rok. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Dziękuję. Twierdzę, że Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie. Projekt uchwały nr 3 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin. Proszę mnie, pan skarbnik, o omówienie tego projektu uchwały. Tak, króciutko, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, otrzymaliście państwo projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Stawki były dyskutowane na posiedzeniu komisji rewizyjnej i gospodarczej. Przedstawione przez pana wójta propozycje stawek, czyli pozostawienie stawek na poziomie tego roku. Z jednym wyjątkiem, stawka podatku od gruntów pozostałych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, to obniżenie stawki tej podatku z 31 groszy do 28 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępuję do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Proszę o wstrzymanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 4 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego na 2018 rok. Proszę państwa. Szanowni państwo, proponuje się obniżenie ceny skupu żyta do celów podatku rolnego z kwoty 52,49 zł do kwoty 45 zł. To jest również pozostawienie na poziomie tego roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Spróbujemy głosować. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Proszę wstrzymać. Dziękuję. Wierzę, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 5 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celu wymiaru podatku leśnego na 2018 rok. Proszę bardzo, panie radny. Szanowni państwo, proponuje się obniżenie ceny skupu drewna ze 197,06 zł za 1 m3
do kwoty 195 zł 46 groszy. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę wstrzymać. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do projektu uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy Sochocin na lata 2017-2020 z perspektywą do 2025 roku. Proszę pana wójta o udzielenie projektu uchwały. Ja proszę bardzo pana Adama Bronisza, przedstawiciela firmy Meritum Net z Warszawy, o uzasadnienie projektu tej uchwały. Proszę pana. I chciałbym w skrócie powiedzieć, czym ten dokument jest, dlaczego się go opracowuje. Więc tak, obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z prawa ochrony środowiska, gdzie jest zapis, że wójt gminy opracowuje program ochrony środowiska, rada go uchwala, a następnie wójt co dwa lata się sprawozdaje do rady z jego wykonania. Jeżeli chodzi o sam dokument, został on opracowany zgodnie z wytycznymi, które w 2015 roku opublikowało Ministerstwo Środowiska. Składa się jakby z dwóch części. Pierwsza część to jest opis środowiska na terenie gminy, podzielona na 10 obszarów interwencji, oraz, a druga część to zadania, jakie mają być na terenie gminy realizowane w celu poprawy stanu środowiska. Jeżeli chodzi o procedurę, to z uwagi na fakt, że dokument wyznacza ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco podziałać na środowisko, musiała być przygotowana tak zwana pierwsza ocena działania środowiska tego dokumentu. W związku z czym było przesłane do opinii do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz do dyrektora sanitarnego. Obie opinie były pozytywne. Dodatkowo, zgodnie z prawem ochrony środowiska, dokument został zaopiniowany przez zarząd powiatu. Też opinia była pozytywna. Odbyły się również konferencje społeczne. Przez 27 dni było umieszczenie na tablicy ogłoszeń gminy oraz na biuletynie informacji publicznej i można było zgłosić uwagi i wnioski do projektu zarówno programu, jak i jego działania na środowisko. Więc tak naprawdę dokument jest gotowy do uchwalenia. Jeszcze jedna ważna rzecz. Wymierna korzyść z jego opracowania, tak? No to po pierwsze właśnie wypełnienie obowiązków ustawowych przez wójta radę oraz potem jest możliwość uzyskania dofinansowań, szczególnie jeżeli chodzi o środki z RPO, niektóre zadania na przykład z zakresu poprawy ekologicznej, energetycznej albo gospodarki podnościekowej, jest wymóg przynajmniej takiego dokumentu aktualnego, ewentualnie są dodatkowe punkty rankingowe, tak, jeżeli taki dokument gmina ma uchwalony. Więc z mojej strony to było na tyle. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania co do opracowania tego dokumentu, źródeł danych, proszę pytać, postaram się odpowiedzieć. Proszę bardzo, dwa pytania pan. Jeżeli są? Nie ma. Dziękujemy panu bardzo. Wszystko jest jasne. Jasno pan wytłumaczy. Nic nie wiem. Jasne. Jasne. Dobrze, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Przepraszam bardzo, jednym czy jednym wstrzymującym. Więc uchwałę Rada Gminy podjęła większością głosów. Przechodzimy do projektu uchwały nr 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 22/178 z 2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogą krajową. Proszę panie wójcie o omówienie projektu uchwały. Panie Sekarado, przedstawię państwu uzasadnienie w sprawie projektu tej uchwały, w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajową.
przedstawię Państwu uzasadnienie prawne i faktyczne. Uzasadnienie prawne jest następujące. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z 31 marca 1985 roku zarządcy dróg mogą zawierać także porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast przepis artykułu 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi, iż wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w artykule 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. I uzasadnienie faktyczne, wyjaśnienie stanu faktycznego. Dofinansowanie dotyczy zwiększenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 50 na terenie gminy Sochocin pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 50 w związku z przebudową skrzyżowania z drogą gminną, budową zatok autobusowych i ciągu pieszego w miejscowości Ciemniewo na odcinku 22500, 22850. Przebudową skrzyżowania z drogą gminną i drogi powiatowej, strona lewa w miejscowości Biele na odcinku 27200, 27700. Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną ulica Magazynowa w miejscowości Suchocin na odcinku droga krajowa kilometr 23 plus 800, 24 plus 0. Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Kulonia Sochocin na odcinku 26 plus 500, 27 plus 200. Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Wycinku na odcinku 28350, 28500. Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną, miejscowość Żelechy, miejscowość Wycinki na odcinku 29200, 29400. Budową zatok autobusowych w miejscowości Wycinki na odcinku 28650, 29000. W ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Sochocin. W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwały dotyczącej zawarcia porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajową. Dziękuję. Są jakieś pytania? Nie ma rogów. Nie widzę, czy to powinien głosować. Kto z Państwa radnych za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę, 6-4. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Interpelacje radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. Interpelacji nie było w poprzedniej sesji. Teraz proszę bardzo. Nie widzę. Proszę bardzo, panie. Wysoka Rado, jestem winien pewną wiadomość. Otóż w ostatnich dniach dzwoniłem do delegatury Urzędu Wojewódzkiego w sprawie otrzymania pozwolenia na budowę ronda. Sprawa wygląda tak, że wojewoda wystąpił o odstąpienie szerokości pasa drogowego w związku z tym, że ta droga krajowa nr 50 jest bardzo wąska. Rozmawiałem z szefem infrastruktury w Ciechanowie. To było wrzesień chyba albo sierpień, to powiedział, żeby ta droga spełniała swoje wymogi techniczne, parametry. Też trzeba było wszystkie budynki, które są przy drodze krajowej, nie mogli się rozebrać. Takie to musiało być parametry. I dlatego Urząd Wojewódzki wystąpił do ministra infrastruktury o odstępstwo. Te odstępstwo już zostało odzyskane. Najprawdopodobniej w połowie listopada będziemy mieli już pozwolenie na budowę tego ronda. I potem składamy to pozwolenie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Reszta już jest w ich rękach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytań. Przechodzimy do punktu 12. Porządku obrad. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo. Zapytania. Wolne wnioski. Ktoś by chciał coś powiedzieć. Nie widzę.
Dziękuję bardzo. Jeszcze, szanowni państwo radni, ja zapraszam do siebie do pokoju, bo macie na tych swoich półeczkach tą sporo i się już zbierało tych materiałów. Już niedługo nie będzie gdzie kłaść, także zapraszam do odbioru. Proszę państwa, doszliśmy do punktu 13. Zamykam obrady 29. sesji Rady Gminy Sokocza. Dziękuję państwu za uwagę.